Witam serdecznie. Chciałam Wam powiedzieć odnośnie pracy wyjazdowej do Niemiec, to mam taki kołowrotek w głowie, że ja po prostu już sama nie wiem, co ja mam robić, na co mam się zdecydować. Ej, Kiciuś! No chodź tutaj, ty białasko rudasku! Nie bój się! No chodź! Tak, zwierzątka się mnie nie boją, prawda? Ojejciu! Czy ty jesteś? Ale gładką ma sierść z połyskiem. Ojej, Kusiu kochany, ty miziaku, ty jeden. Może na działkach mieszka, ale zadbany. Śliczny kotek. Śliczny jesteś, tak, śliczny, pokaż się. No, ojejku kochany, ojejku. No i słuchajcie, agencje dzwonią w ogóle do mnie. Wiecie co, ta treść zlecenia zaczyna się tak super, ale zawsze jest jakiś haczyk. Ja jak normalnie pytam o ten dzień wolny, to nie, że bez dnia wolnego. A ja mówię, ale to znaczy, to wszystkie zlecenia macie bez dnia wolnego? Tak, krótka odpowiedź, tak. Nie? A ja mówię, to co te kobiety, to co one nie potrzebują się odprężyć, jakoś naładować baterii w ciągu tygodnia pracy? Co one się godzą na tą pracę bez dnia wolnego? No to tylko i wyłącznie dzień wolny jest albo dwa popołudnia, wtedy kiedy jest zlecenie, kiedy się otwiera to zlecenie. A już te stałe opiekunki, które jeżdżą, to bez dnia wolnego. A ja mówię, no to przecież to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. No to tym bardziej ja bym powiedziała, że odwrotnie, to jak już to powinno być, ale tak w ogóle być nie może. No jak to jest, żeby człowiek nie mógł odpocząć? No tak, no to albo się pani decyduje, albo nie. A ja mówię, no to ja od razu mówię, że ja się nie decyduję, absolutnie nie. I za każdym razem, słuchajcie, coś. Za każdym razem coś. Jakieś tam ta treść zlecenia brzmi fajnie, tu już tego ja sobie myślę, o kurde, pojadę, to mi pasuje. To później na sam koniec, dosłownie wszystkie haczyki mówią na samym końcu, no ale no, jeżeli agencja dzwoni, to nie jesteśmy w stanie zapytać, no nie wiem, no nawet bezpośrednio, jaki jest haczyk, albo czy jest haczyk. To znaczy, no można zapytać, ale to już wiadomo, że te koordynatorki są takie cwaniary, to są takie cwaniary. One wiedzą, one mają przecież szkolenia z tego zakresu, jak rozmawiać z opiekunkami, z kobietami czy mężczyznami, którzy szukają pracy. Żeby po prostu wywinąć kota ogonem, no to ja już wiem już od 2 lat, że to się tak dzieje. Ale kurczę, jeszcze można było coś wybrać wcześniej i ten dzień wolny od razu mówiły, że jest zagwarantowany. A teraz to jest wszystko tak okrężnie mówione, żeby po prostu no, złapać jakiegoś jelenia do pracy, żeby się przypodobać, nie wiem, rodzinom, tym agencjom niemieckim. Ja nie wiem, dlaczego ci Polacy są tacy liżodupy. Tak powiem. No liżodupy, normalnie. Ja nie wiem, ci przecież Polacy, Polaków powinni jakoś promować, dbać o nich i zapewnić im jakieś takie godne warunki do pracy, a to, żeby się wszystkim tamtym Niemcom podlizać, to szukają po prostu w nas jeleni do pracy. No taka jest prawda. No i następne zlecenie. Tu ładnie, wszystko pięknie. Seniorka mieszka sama w pięknym domu. Oni to tak mówią, jakbyśmy w ogóle nigdy nie widzieli pięknego domu. Albo, że jest piękna miejscowość. Tak jakbyśmy siedzieli kołkiem w domu i byśmy nic nie widzieli w życiu.
No ale to jest takie, no takie, to właściwie ze strony koordynatorek jest takie słabe i takie tempe, powiedziałabym, bo one naprawdę myślą, że te opiekunki Polki naprawdę nigdzie nie były i nic w życiu nie widziały. No, a na pewno nie jedna z nas, oczywiście również zaliczam się do tej grupy, to widziała o niebo więcej jak ta cała koordynatorka siedząca w tej agencji i nagabująca do pracy, tak? O, tutaj macie dwa łabędzie. O. No, także no, następne zlecenie, potem też, no ładnie wszystko, pięknie, jest co jeść, w ogóle zakup, rodzina robi, no można się dogadać, no można się dogadać, na pewno można się dogadać, tak koordynatorka jednej firmy mówi, nie? A ja mówię, co to znaczy można się dogadać? Dogadać to się można, jak już się zna warunki, jak się wie, na co można liczyć i tak dalej, ale jak się pierwszy raz jedzie na zlecenie, no to jak to się można dogadać, o dniu wolnym czy o dwóch dniach, tych popołudniach wolnych? Ja muszę to wiedzieć od razu, zanim ja wyjadę. To przecież firma musi zagwarantować to, że rodzina doskonale o tym jest poinformowana, że ona wie, oczywiście, że rodzina jest poinformowana, ale no, żeby nie było tak, że ja jadę, a rodzina głupa przyklei, bo oni też są dobrzy, dobrzy cwaniacy. No i żeby nie było później jakiegoś zonka, że oni pierwsze słyszą i tak dalej, tak? No, przecież wiadomo, jak Niemcy też potrafią wykorzystać innych ludzi. No to później mówi, że tylko, że córka, ona tam jest bardzo często, ona przeważnie jest z pracy, no bo ona tam zawsze coś tam podrzuci do jedzenia i tak dalej. A ja mówię, aha, no to córka jest codziennie po pracy, to co, jeszcze może głodna, może obiadek zrobić. A no to nie, tam no nie mamy akurat tego w zleceniu napisanego. No, ja mówię, już od razu wiadomo, już to nie jest dla mnie zlecenie, ja nie mam zamiaru tam na siłę jechać. I wiecie co, z czym mam kołowrotek? Z tymi zleceniami, naprawdę, kilka firm już dzwoniło, dzisiaj trzy firmy też dzwoniły. Także ja zastanawiam się w ogóle, czy nie pojechać na przykład na miesiąc tutaj na terenie Polski. Tak rozwija się rynek pracy dla opiekunek w Polsce, że można normalnie sobie pojechać gdzieś do jakiejś miejscowości, jakiej się chce, na ten miesiąc, nawet na półtora miesiąca, ale tak, nie ma żadnego stresu, bo znamy swoją mentalność, my Polki, Polacy, wiemy o co chodzi, czego możemy się spodziewać, język w tym momencie nie musi być potrzebny, bo tam wiadomo jest z jednej strony, no jest spięcie, bo tutaj trzeba się jak najlepiej wykazać w tym języku, a tutaj normalnie toczy się rozmowa, tak? I naprawdę zastanawiam się, czy warto jechać do Niemiec, czy jednak tutaj. No i jeszcze mam dylemat, może wy mi poradzicie, czy jechać właśnie z firmą, bo naprawdę bardzo się rozwija sieć też firm, które zatrudniają opiekunki, czy jechać prywatnie. Bo tylko nie wiem, prywatnie właśnie już zaczynam robić takie ogłoszenia, pytać się. No zaczynam się po prostu powoli ogłaszać, podpytywać co niektórych, czy osoby te prywatne, nie agencje, też te składki ZUS-owskie odprowadzą. Nie wiem po prostu na jakich to zasadach działa, ale chcę wiedzieć i się dowiem. Na pewno są to indywidualne sytuacje, rodziny mogą podejść także albo prywatnie bez tych składek, albo po prostu mogą też
zgłosić do ZUS-u. Wydaje mi się, ci, co bardzo im zależy na tym, no zależy po prostu, jak do tematu rodziny podchodzą, tak? Aha. Tak, tak, bo ja właśnie zauważyłam, że one na tym gnieździe siedzą. No fajnie by było, nie? Jakby no, takie łabonki. Tamty roku było 7. Tak? Tylko 3 do końca. No ale gdzie tamte? Albo jakiś podmyszczuk, czy jakiś lis. Ojejku, no tak, złapać, tak. Bo one przecież nie ojejciuś. Gryzą, nie? No, no. No właśnie, ornitolodzy, prawie, prawda? Tak. I matka, ojciec ganiał te dzieci, miał już się usamodzielnić. Aha, nie? Aha. Ja co dzwoniłam, a pan mówi, ale wie pani, natura sobie poradzi. Ja mówię, wie pan, natura sobie poradzi, ja też miałam kilka razy taką odpowiedź. On wyganiał, bo oni chcieli mm-hmm. Umywają ręce. Mały dla tak. Tych. I one widocznie chciały, żeby już się usamodzielnili. Mm-hmm. Ja tu przychodzę, jeszcze tu pani jest. Aha. Aha. Więc wzięli, a potem tego następnego też gonili, więc one chciały już mieć dla siebie, nie? Aha. Tak, tak, ja myślałam właśnie, że zgłoszone jest, bo ale to powinni się zainteresować, gdzie co się dzieje, prawda? No, ale te ornitolodzy, tak mi się wydaje, że oni właśnie podjechali i zabrali. Chyba tak. Tak, na pewno. No. A rano wcześniej. No. Jejku. No tutaj właśnie pani, no widziałam, że tak koniecznie chciała mnie zaczepić, porozmawiać no właśnie o tych dwóch łabędziach, że one jeszcze będą się może, no jak to się mówi, kocić? No, kocić. Nie wiem, czy ptaki się kocą, czy koty się kocą? No właśnie, o tutaj mam zagadkę, no teraz jakoś nie mogę dobrać takiego słowa. No, także... No i nie wiem dosłownie, co robić. Te wyjazdy z jednej strony mnie kuszą, bo to też w sumie jestem w tych Niemczech i zawsze no bardzo dużo stron niemieckich poznałam, byłam. To w ogóle nawet chyba w tym momencie bym nie zliczyła. No ale mimo wszystko mnie zawsze jakoś te przyjemne z pożytecznym ciągnęło, pchało do przodu. No i do tej pracy by się pojechało. No fakt, ja wiem, że ja teraz idę do mojej tej pani podopiecznej, do pani Ani, ale idę jeszcze dzisiaj i idę w piątek. No i mówię właśnie tym agencjom, że od następnego tygodnia jestem już dyspozycyjna w razie czego do wyjazdu. No i dzisiaj po 14 na pewno znowu będą do mnie dzwonić agencje i nie wiem, jak mi się jakieś tam oko zaświeci, coś mi się spodoba, to wtedy pojadę, a jak nie, to może w tej Polsce będę szukać. No i chcę to załatwić w tym tygodniu, może się uda. Także no, życzcie mi powodzenia, trzymajcie kciuki. No tak, no co. Dzisiaj pogoda jest bardzo ładna, jest 21 stopni. Wczoraj było 13, no skoki temperatur są. A dlaczego są skoki temperatur? No to ja już mówiłam w dwóch filmach wcześniejszych. Wtajemniczeni wiedzą dlaczego. No i niestety dzieje się. No dla mnie dzieje się niedobrze. Niedobrze, bo cały czas jest manipulacja wszystkim, a ludzie jeszcze śpią w tej niewiedzy. No większość się już zaczyna budzić. No ale co z tego? Co z tego, że zaczynają się budzić, zaczynają wiedzieć, jak to i tak będą robić z nami, co będą chcieli. Tutaj takie przyciemnione miejsce, ale to dosłownie troszkę jakby zeszłam z drogi w kierunku mojej podopiecznej, bo właśnie chciałam zobaczyć, co tam jest. A tam jest przejście po prostu do pociągu. Tak sobie na skos ludzie skracają drogę.
No i też nie wiem, co mi radzicie, może napiszcie mi w komentarzu, co zrobilibyście na moim miejscu, na co tutaj się zdecydować, bo ja naprawdę, kurczę, mam w głowie kołowrotek. Nie wiem dosłownie, co robić. No i przed przyjęciem jakiejkolwiek oferty, no chciałabym wiedzieć, jakoś ukierunkować swoje myśli. Właśnie. Czy Polska jednak, czy Niemcy? No tutaj jeszcze wam pokażę. Sobie będę szła. No bo zaraz wejdę do mojej podopiecznej. No ona oczywiście jest niezadowolona, że mnie znowu nie będzie, no ale ja za pierwszym razem, jak przyszłam, to były moje pracy początki, to od razu mówiłam, jak, w jakiej sytuacji akurat ja jestem, jak to będzie mogło wyglądać. No i no najlepiej grać w otwarte karty z ludźmi, prawda? Nie później powiem i oni będą mieli pretensje, że nie powiedziałam, a że to raptem znienacka coś wychodzi. Ja nie lubię. Ja lubię grać w otwarte karty i wiedzieć również lubię, co jest grane. Zobaczcie, tam w dali znowu Olivia Star. Wcześniej właśnie mówiłam, gdzie się nie pojawię, to Olivia Star jest. No dobra, słuchajcie. Idę dalej. Idę dalej. I do usłyszenia. No, ludzie z walizkami idą tam w kierunku kolejki. A ja tutaj przechodzę na drugą stronę. Tam w dali śmieciara. Oczyszczają kosze. No i życie trwa.